Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych. Moduł: rodzaje urządzeń energetycznych stosowanych w sieciach komunalnych i instalacjach sanitarnych. Tytuł wideokastu: podgrzewacze wody. Witam w naszej firmie, która zajmuje się produkcją podgrzewaczy do wody. Chciałbym zaprezentować kilka naszych najlepszych produktów, które są dumą naszej firmy, głównie ze względu na swoją bardzo wysoką jakość. Podgrzewacze można podzielić na trzy główne podgrupy: zasobnikowe, pojemnościowe, przepływowe oraz skombinowane. W zależności od zapotrzebowania posiadamy podgrzewacze bezciśnieniowe. Na podgrzewacz nie działa ciśnienie wody w instalacji. Oraz ciśnieniowe, gdzie podgrzewacz znajduje się cały czas pod ciśnieniem wody. Źródło ciepła również może być zróżnicowane, na przykład na elektryczne, gazowe czy olejowe lub na paliwo stałe. Ten tutaj jest bezpieczny i higieniczny. Jest to elektryczny podgrzewacz przepływowy. To urządzenie jest niezastąpione wszędzie tam, gdzie brak instalacji gazowej uniemożliwia przygotowanie ciepłej wody. Ciepła woda dostępna jest niemal natychmiast po otwarciu zaworu czerpalnego. Kolejnym i najbardziej powszechnym podgrzewaczem jest bojler, widoczny na schemacie, który z pewnością większość posiada w domach. Fachowo nazywa się go podgrzewaczem pojemnościowym elektrycznym. Zbudowany jest ze zbiornika z jedną lub kilkoma grzałkami elektrycznymi, zaizolowanego izolacją z pianki poliuretanowej, wełny mineralnej lub styropianu i zabezpieczonego stalowym płaszczem ochronnym. Pojemność zbiornika ciepłej wody może się wahać od 5 do 1000, a nawet 10 tysięcy litrów. W odróżnieniu od podgrzewaczy przepływowych, te tutaj przygotowują wodę na zapas. Kolejny podgrzewacz jest inny niż poprzednie, ponieważ to już najnowocześniejsza technologia. Schemat przedstawia podgrzewacze bezciśnieniowe. Wykonywane są tylko jako zbiorniki wiszące i mogą być montowane nad lub pod przyborem sanitarnym. Przy zamkniętej baterii urządzenie jest odseparowane od ciśnienia wody w sieci. Przeciwieństwem podgrzewaczy bezciśnieniowych są ciśnieniowe, pokazane na schemacie. Nie mają one tak ograniczonej formy, mogą być wiszące lub wolno stojące. Duże zbiorniki wyposażane są najczęściej w dodatkowe wężownice grzejne do współpracy z kotłem CO lub kolektorem słonecznym. Pobór wody z podgrzewacza pojemnościowego powoduje stopniowy spadek jej temperatury. Zapewnienie stałej temperatury na wylocie wymaga w tym wypadku stosowania baterii termostatycznych. Zużycie całego zapasu ciepłej wody w zbiorniku wymaga odczekania od 10 do 60 minut na ponowne jej nagrzanie. Nasza firma oferuje także jednostki wyposażone w funkcję tzw. szybkiego nagrzewania. Po jej wybraniu podgrzewacz załącza dodatkowe grzałki umieszczone w strefie poboru wody, a czas oczekiwania na ciepłą wodę spada poniżej 10 minut. I to właśnie dzięki tej technologii jesteśmy liderem na rynku podgrzewaczy. To już wszystkie produkty, jakie oferuje nasza firma. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.